Dobrze. Dzięki. A wolisz kuchnię gruzińską, hiszpańską? A czy ty się czasami nie spieszyłeś na spotkanie? Odwołałem, jadę do domu. To co, gruzińska, hiszpańska? Witek, powiedziałam ci, że nie pójdę z tobą na żadną randkę. Właściwie nie rozumiem dlaczego. Bo mam swoje zasady i nie umawiam się z przełożonymi. Ty i te twoje zasady. No to widzisz, skoro jestem taka beznadziejna, no to czemu się chcesz ze mną umówić? Może kręcą mnie wyzwania. Kasia. Ja wierzę, naprawdę wierzę, że pod tym wszystkim potrafisz cieszyć się życiem. Wiesz co, teraz to się chyba na ciebie obrażę. Przeproszę cię na kolację. Szefie, podpiszę szef te druki. Gdzie? Tutaj. To co, 18? Knajpę sam wybiorę. Dzięki. Nigdy nie odpuścisz, co? Przyjadę do ciebie. Dobra, już co, niech ci będzie, bo widzę, że mi nie dasz spokoju. Ja też się nie mogę doczekać. Cześć. Cześć, Kasia. Dzień dobry. Dzień dobry i do widzenia. Dzień, co się stało? Rafi, co ja zrobiłam? Co się stało? Umówiłam się na randkę z Witkiem. Wow, ale to dobrze czy źle, Moniku? Nie, no dobrze. A co, źle? Nie, słuchaj, ja wam kibicuję, ale no. Jak to się stało? No nie wiem, no. Ktoś chyba powiedział Witkowi, że się w nim zakochałam. No tylko nie wiem kto, no bo w sumie tylko ty wiesz o tym na e-maila. No i twoja mama. No tak, ale ja już widzę, jak moja mama swata mnie z Witkiem po tym, jak się oburzyła, że on mi się podoba. Słuchaj, Kasia, ja słyszałam, jak ona do niego dzwoniła. No i co? No i nie swatała cię. Wręcz przeciwnie, zabroniła mu się z tobą spotykać. Co? Ty chyba sobie żartujesz, czekaj, ja dobrze wyjaśnić z Witkiem. Cholera, pojechał. Kasia, słuchaj, to była bardzo dziwna rozmowa. Ale w sensie? No bo powiedziała, że w naszej sytuacji to jest nie do pomyślenia. No ale nie wiem, o co chodzi. W naszej sytuacji? W ich sytuacji? Co to w ogóle ma znaczyć? No właśnie nie wiem. Słuchaj, ja muszę wracać do pracy.